Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest Farmer's Life i generalnie muzyczka, która gra chyba troszeczkę za głośno, tak mi się coś wydaje. Ale to jeszcze będzie do oceny później. W każdym razie dajcie znać proszę w komentarzach, czy nie jest za głośno, czy też jest ok. W każdym razie, moi drodzy, rzecz stała się niesłychana, rzecz stała się wręcz fatalna. Otóż nagrałem odcinek standardowo, jak to bywa, kurczę, nie wiem o co chodzi z tymi aktualizacjami, nie wiem kompletnie czego to jest wina, ale generalnie jak się dzieje jakaś aktualizacja, nie wiem, OBS-a na przykład, karty graficznej czy czegokolwiek takiego, automatycznie zmieniają się ustawienia w OBS-ie i generalnie na przykład wywala mi całkowicie nagrywanie dźwięku z gry. Albo wywala mi całkowicie, tak jak było ostatnim razem, wywaliło mi całkowicie mój komentarz. Także cały odcinek gadałem sam do siebie. Fajnie, nie? Ale w każdym razie sprawdziłem teraz już chyba ze 3 razy. Wszystko powinno być ok. Nie zmienia to jednak faktu, że no troszeczkę rzeczy was ominęło. Jedną z takich rzeczy jest fakt, że ten domek, który był tam, już nie istnieje. Już nie istnieje ten domek. Wysadziłem go w powietrze. Poustawiałem tutaj te stojaczki, tak jak żeście zresztą też między innymi radzili. Wrzuciłem tutaj trawę, zaczęła sobie schnąć, także jest ok. Kupiłem 2 gramofony. Jeden postawiłem tu, drugi postawiłem tam, co by ich nie nosić, a żeby zawsze była gdzieś tam jakaś muzyczka w tle. Co prawda są to 2 różne muzyczki, ale myślę, że nie będzie jakoś tak hiper tragicznie i że to jest całkiem spoko pomysł. Zawsze jakaś tam melodyjka będzie grała, myślę, że przyjemnie się to będzie oglądało. Co takiego jeszcze zrobiłem, moi drodzy? Ano zrobiłem nie mniej, nie więcej tyle, że zacząłem robić już zaciery powolutku. Powoli zacząłem robić zaciery. Czekaj, malinowy niech będzie, malinowy, spoko, spoko. Niech będzie nawet jagodowy i jagodowy, super. Kilka zacierów udało się zrobić, kilka tak na dobrą sprawę jeszcze tych cukrów. Aha, no to podnieś. Kilka cukrów, kilka kilogramów cukru z buraków przerobiliśmy, także nie ma źle. Jakiś tam mały zapasik jest, dodatkowo jeszcze tam dokupiłem kilka. Także zaraz zajmiemy się tym, co was ominęło i co było taką śmietanką na torcie całego odcinka, czyli wysadzenie jakiegoś tam domku. Chyba tam obok jeszcze jeden powinien być taki do wysadzenia. Także tym się zajmiemy, moi drodzy. Bo faktycznie jest tak, jak mówiliście, czyli trzeba taką bombę stworzyć samemu i ta bomba jest do stworzenia na taborecie. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie tworzymy sobie papieroski. Także ciekawie, ciekawie. Moi drodzy, jeszcze jest taka mała rzecz. Taka malutka rzecz. Nie no, ta muzyka chyba jest za głośna. Ja będę musiał przenieść ten gramofon gdzieś kawałeczek dalej. No ale w każdym razie taka jedna rzecz. Jeden koń mi uciekł, to go sprzedałem. Gałgana jednego. No i tak zacząłem się zastanawiać nad tym, czy faktycznie, kurczę, nie byłoby lepiej, gdyby sprzedać wszystkie te konie. Teraz, na przykład, bo cena jest całkiem spoko. Zastanawiam się nad tym właśnie, czy by nie sprzedać wszystkich tych koni. No ale to jeszcze rozważam. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby właśnie postawić wszystko na kurczaki w tym momencie, bo tak troszeczkę rozważałem to, żeby podjąć jakąś decyzję w końcu. Decyzję odnośnie tego, na czym będziemy finalnie zarabiać. Konie dają nam całkiem spory zysk, jasne. Pożerają też całą masę paszy i wszystkiego innego. No to jest ten jeden minus. No i jest to tak, jakby to rzec, inwestycja długoterminowa tak naprawdę, te konie. One gdzieś tam w tle się mnożą, w tle coś tam robią, ale generalnie no kurczaki dają nam pieniążki cały czas. Bo codziennie mamy jajka do zbioru, codziennie tych jajek troszeczkę jest. Nawet jeżeli jedno jajko kosztuje powiedzmy tych monet 5, no to w tym momencie mamy ile? 350 powiedzmy złotych do przodu. Moglibyście? Dziękuję. Narka. Także no tak się zacząłem zastanawiać. A dodatkowo jeszcze przez myśl mi przechodziło to, żeby... Czekaj, jak tu stoimy z tą pszenicą? 20 godzin jeszcze, dobra. Dodatkowo mi przechodziło przez myśl, żeby pójść w tytoń na przykład. Tytoń, którego już tu niestety nie mamy.
bo cały zebrałem. Ale zacząłem się zastanawiać właśnie, czy by nie iść w ten tytoń i zobaczyć, ile takie coś by kosztowało. A że mamy kilka sztuk, może byśmy spróbowali. Także weźmy sobie, proszę ja ciebie, nawet, a dajmy z 5. Albo nie, daj z 10. 5 spróbujemy przerobić na papierosy, zobaczymy za ile byśmy mogli je sprzedać. I 5 sprzedać spróbujemy sobie od tak, o. Zwijanie papierosków, proszę ja ciebie. Dobra, czekaj, jak to było, papier to... I cyk, papierosek, dobra, raz, dwa. No i trzeba poprawić relację z tym chłopkiem, od którego, kurczę, przez przypadek ukradłem jakieś coś. I on teraz nie chce z nami handlować. Gałgan jeden. Czekaj, to ile tego już? Dobra, 4, to niech będzie to 5. Dobra. No i tak jak tutaj jeszcze mówię, można zrobić właśnie... budowanie bomby. 3 miny, 1 złom, 1 granat radziecki i 1 granat niemiecki. Wszystko tak naprawdę możemy kupić sobie u handlarki. Ale no nie ma co się oszukiwać. Znacznie przyjemniej będzie zrobić to samemu. No i też jest taka mała rzecz, taki mały problemik. Otóż alkohol jest nam do tego potrzebny. Gdyż iż ponieważ, moi drodzy, bez alkoholu, to niestety ten czas przy rozbrajaniu min no bardzo, bardzo szybko przelatuje i niestety nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. A alkohol spowalnia ten czas, także no tak to będzie mniej więcej wyglądało. Kurczę, czemu tu jest zero? Halo? Jakąś wodę tu trzeba wlać, no ludu złoty. A, no i taka jeszcze rzecz, dlaczego... zapytać możecie, dlaczego to ta beczka stoi tutaj, a nie tutaj jak kiedyś? Bo kurczę, okazało się, że nie mogę przez nią przeleźć. Nie wiem, o co chodziło. Coś się zbugowało, nie mogłem przejść. Także, taka ciekawostka. Daj mi proszę ja ciebie to drewno. Ile drewna ja potrzebuję, żeby na 12 godzin rozpalić? Kurczę, to woda była, a nie drewno. Dalej nie wiem ile. 4. Dobra, 5. 5 drewna jest potrzebne, żeby na 12 godzin to rozpalać. Tu jest akurat. I tu też będzie akurat. No i spoko, niech się pali. Czekaj, czy mam jakieś zaciery jeszcze gdzieś pokitrane? Bo to by się nam mogło, kurczę, przydać. Nie to, nie to, nie to. To chciałem. Mamy maliny, mamy jagody. Dobra. Maliny, jagody można sprzedać. Chodźcie, tfu, sprzedać. Przerobić na oczywiście zaciery jakieś. O, zacier miodowy, spoko. Tu jest ok, tu jest ok. No i właśnie, no, tych jajek mamy całą masę, więc generalnie można je przehandlować. Powinno być ok. Myślę, że możemy się tym zająć. Nie, bez żartów. Daj mi to. Ja to kurczę przesunę, bo to... strasznie głośne jest. Niech będzie. Pląsać każdy może. A czemu nie? Aha, tylko 150 tu wejdzie. Okej. Niech będzie. Daj mi proszę ja ciebie te zaciery jeszcze od razu. Tych buraków mamy dużo bardzo. I to jest świetne. Tylko kurczę, problemem jest to, że ja wam zaraz coś pokażę. Cukier z buraków się robi 2 godziny aż. I wygląda na to, że nie jestem w stanie przerobić wszystkich buraków, które tutaj są. Bo bym musiał z 50 razy tutaj tak klikać.
Nie jestem w stanie przerobić wszystkich buraków tak o sobie, wiecie, bez konieczności cięcia materiału, czy tego, żeby faktycznie to jakoś ciekawie wyglądało. Także chyba zrobimy to tak, że zajmiemy się tym w innym momencie po prostu. Albo sprzedamy połowę buraków, żeby nam to nie zgniło. Dawaj, zacier miodowy. Dobra. Dobra, jest. No i dobra. To tu już jest ok. 3 flaszki potrzebujemy, tak na dobrą sprawę. A nie mamy, kurczę, żadnej. No bo oczywiście musiałem wszystkie, kurczę, sprzedać. Mamy piwo, chociaż może piwo nam pomoże troszeczkę. Także zróbmy tak. Zacier. Piwko zabieram, jajka na handel, drewno tutaj. No i wszyscy są szczęśliwi. Dziękuję bardzo. A my, moi drodzy, co by czasu nie marnować. Nie wiem, czy na farmę Anny, czy może, kurczę... Nie no, na targ w Zalesiu, jasne. I zaraz wam pokażę dlaczego. Pierwsze primo. To trzeba by sprzedać te jajka. No i 6 monet mi daje na luziku. No i super, nie kupisz ode mnie wszystkich. Rozumiem. I tak jak widzicie, możemy właśnie kupić, kurczę, wszystkie potrzebne nam tutaj przedmioty. Do stworzenia tej bomby. O, sprzedaj mi butelki wódki, 2. Super, dzięki. Nie kosztują dużo, a jak najbardziej na handel będzie super. W każdym razie z tobą już nie pogadam. Dobra, to w takim razie zróbmy to inaczej. Jedźmy na PGR. I żeby nie kupować tak naprawdę tych wszystkich rzeczy, tylko żeby to jakoś było ciekawsze, to tak sobie wykminiłem, że sami przecież możemy rozbroić te miny. I miejmy nadzieję, ani razu się nie wykoprytniemy przy okazji. Czekaj. Aha, nie mogę z tobą tak rozmawiać. Oho, co tak blisko stoisz? Halo, halo. Czekaj, ile? 9 monet mi dajesz, no i super. A czemu... Nie mogę ci sprzedać z tego samochodu od razu. Motocykla w sensie. Kup ode mnie to. Dziękuję ci bardzo. Aha, to ja tytoń mogę ci sprzedać i kosztuje całkiem sporo. A z papieroskiem już nic nie zrobię, tak? No... Halo. Klikłem omyłkowo, nie to co chciałem. Uszanowanie, dzień dobry. Komu ja mogę te fajeczki sprzedać? Halo? Ty nie masz nic ciekawego tak naprawdę. A, czekaj, bo ja chciałem zobaczyć, czy ci fajki mogę sprzedać. Nie mogę. No to co, ostatnia szansa tak naprawdę. Trzeba zobaczyć, czy... Anna od nas to odkupi. Siemasz. Zofia, przepraszam, nie Anna. O, możesz ode mnie to kupić. 63. To szczerze powiedziawszy, wolę to sprzedawać u tego. Wolę to sprzedawać jako nieprzerobione na PGR-ze. Dlaczego? No dlatego, że oszczędzamy czas. I to w sumie tylko jedyny powód jest. Dobra, przejedźmy sobie tu. Z uwagi na to, że no tutaj mamy to pole minowe całe. Zapiszmy sobie grę. Nawet jeżeli to nie będzie tak, że będę...
że nie będę rozbrajać wszystkich min, bo ich kurczę po prostu nie znajdę, bo tu ostatnio szukałem i też tak średnio mi poszło. To chociaż jedną bym chciał tak rozbroić. Tylko kurczę. Tak nie mówię, żeby się... O właśnie, no, tak, 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 tak. O to mi właśnie chodziło. Kazimierz dokonał żywota. Jego całe życie trwało 40 lat. No i... Kurczę, to my już 10 lat gramy w ten tytuł? Nice. Co gorsza, będziemy musieli kupić te granaty, bo już nie mamy. Bo ja oczywiście na ryby chodziłem bardzo często. Bo to był fajny pieniążek z tego wtedy. I kurczę, no niestety wszystkie mi już wybuchły. Także... Czekaj, gdzie to było? Kurczę, weź to teraz. Najgorsze jest to, że Zetka mi nie podpowiada, gdzie to jest. Ten mój zmysł rolnika. O, jest, 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 jest. Znalazłem, znalazłem. Mówiłem, że znajdę. No. I teraz, żeby to tak naprawdę działało. Jej. Nie, 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 zabierz. Dziękuję. Dobra, zapisz grę. No. I musimy znaleźć jeszcze dwie. A jesteśmy troszeczkę na rauszu, jak możemy zobaczyć. Przepraszam. Także kurczę, gdzieś tu, żeby się w oko rzuciło chociaż. A klikam tą zetkę z nadzieją, że to coś, cokolwiek da, ale o, znalazłem. Mówiłem, że znajdę. Także zapisz tytuł. Granaty kupimy, to nie ma problemu, ale... A miny chociaż raz spróbujemy rozbroić sami. Jej, mamy dwie. Dobra, zapisz grę. Zara będzie smęcił, że wątroba go coś boli. I nie wie dlaczego. Czekaj, bo tu chyba kiedyś już szukałem. Widzicie gdzieś jakiś znak, który pokazuje, że tu jest pole minowe? Tam chyba jest, nie? Czyli jakaś tam minimalna szansa na to, że tu będzie mina, powinna być. Tam jest skrzynka w bunkrze, my już żeśmy ją szabrowali, także generalnie niczego tam nie znajdziemy. Czekaj, ja zapiszę ten tytuł. Tak na wszelki. Teraz się okaże, że nas noc zastanie i tyle. O, znalazłem! Rozbrój minę, proszę ja ciebie. To jest tak, cyk, 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 cyk. Dziękuję. Mamy trzy miny. Super. Teraz jakoś, kurczę, stąd wyjść. Czekaj. I tak trzeba będzie przeczekać, i tak trzeba będzie przeczekać. Ty, a możemy przeczekać tutaj? Do szóstej? Na polu minowym? Dlaczego nie? Wątroba nas boli. Koń nie chce ciągnąć pługa, a krowa daje tyle mleka co nic. No zdarza się. Dobra, zapisz grę. Kurde, my nic do jedzenia nie wzięliśmy. Ajajaj.
A weź stąd wyjdź. Żeby się, kurczę, nie wysadzić w powietrze. Udało się. Pełen sukces. No i ten domek, myślę, będziemy mogli wysadzić. Tylko pytanie, czy, kurczę, my się możemy gdzieś tam dostać do środka, czy coś? No nie. Nie wygląda na to, żeby się dało. Także siadamy na naszą machinę. I cyk, dwójeczka. Coś mnie we flakach boli. No chłopie, tyle co ty, żeś tej wody się ożłopał teraz. Znaczy, powiem ci tak, no, dziwne by było, jakby cię nie bolała. Weź poczekaj, myślę, godzinkę. Dzień dobry. Z uwagi na to, że niestety nie posiadamy takowych przedmiotów. Jeden granat. Jeden granat. Daj czekoladki, co by małżonka tam nie gadała, że o nią nie dbam. Nowej farmy Kazimierza od razu. Okej. No tak się zastanawiam, czemu są dwa kolory. No kurczę, burek! Co ty tu? Chodź tutaj. Iż ze mną. Czekaj, to trzeba włączyć jeszcze. Chodź, chodź. Na łańcuchu cię tu będę trzymał, jak tak dalej będziesz uciekać. Chodź. W los. I kurczę dam. Gałganie ty jeden z drugim. Dawaj wszystko, co się da. Od razu konie nakarmimy. Jak już tu jesteśmy. Kurde, chyba to bliżej będę musiał postawić. Okej. No. I nie trzeba nawet wychodzić. Zaraz coś zeżresz. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. No to jest genialne rozwiązanie przecież. Proszę bardzo, trzy paśniki prawie że pełne. W coś wlazłem, czy co? No już idziemy jeść, już. Jezu, nie marudź tak, Kaziu. No przyszedł, zostawił po sobie minę, której nie rozbroisz. I uciekł. Półtorej godziny, dobra. Cyk. No to zjedz. Proszę bardzo. Dwa jajka na twardo i chłop zadowolony. Można? Można. Dyn, 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 dyn. Jeden złom. No i stworzymy bombę, proszę państwa. I w gruncie rzeczy chodzi o to, że mamy połączyć ze sobą te kabelki tych samych kolorów, także... Cyk. No i mamy bombę. Taką o. Bliźniaki z tartaku mają na mnie zły wpływ. Kurczę. Wali tym młotem. No. Mają na nie zły wpływ. Zaczęło się od pomysłu na żart, a wyszło całkiem przydatne urządzenie. Nikomu we wsi nie chce się zająć wrakami czołgów, ani zrujnowanymi chatami. Wobec tego spróbuję wybuchowo usunąć te problemy. Ciekawe, do czego jeszcze dałoby się tę piękność wykorzystać. Dom już wysadziłem. Nic wielkiego to nie daje, poza tym, że kilka desek i tych jak to się nazywa? Kilka desek i azbestowych dachów. Także myślę, że możemy spróbować z czołgiem. Gdzieś tu kiedyś był jeden.
niedaleko. O, tutaj właśnie mamy czołg. Ciekaw jestem, co z niego wypadnie. Kiedyś żeśmy już sprawdzali, co jest w środku, w sumie niewiele rzeczy było. Dobra, zaparkuję tutaj, żeby jeszcze motocykla się nie pozbyć przez przypadek. No i teraz tak, cyk, aktywuj i trzeba trochę uciec. Ej, patrz, patrz to, patrz to. Tadam. Trochę złomu i to tyle, ale no cóż no. My tego złomu tak naprawdę to tu mamy masę dookoła, ale no, no nieważne, no nieważne. Samo to, że coś z niego wypada. I przy okazji drzewo jakieś się tam rozwaliło, także spoko. Na pewno więcej to daje i lepiej to wygląda niż wysadzenie domu. To już wam mogę powiedzieć. Wysadzenie domu. To już wam mogę powiedzieć. Bo wysadzenie domu to jest takie puf, cztery deski i jakieś tam coś. Te azbestowe blachy, no. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, ale według najnowszych badań WHO to aspartan, czyli te wszystkie napoje zero i tak dalej, które są tym słodzone, to aspartan podobno rakotwórczy jest jednak. Także uczę i bawię. Ile w tym prawdy, nie wiadomo, ale w każdym razie WHO wpisało to na listę właśnie substancji, które tam są rakotwórcze. Także ostrożnie z takimi rzeczami. Proszę nie nadużywać takich napojów. No to wiecie, nie dość, że to tak, to jeszcze wątrobę psuje i nerki i w ogóle niezbyt to zdrowe, szczerze mówiąc. Ale tak, jakbyście chcieli zobaczyć jeszcze, co takiego ciekawego dało wysadzenie tego domu, o 2 godzinki będzie można ścinać, fajnie, fajnie. Aha, bo tu jest pszenica, a tu jest owiec, a i dlatego są różne kolory, dobra, kumam. Burak cukrowy za 4 godzinki będzie do zbioru, git. No to tak, to jeżeli z takich rzeczy, co dało to wysadzenie tamtego domu, dosłownie tyle dachu. Kilka elementów. Nie wiem, czy 7, czy 9. Coś takiego. Także, czy się opłacało? Ocencie sami, bo moim zdaniem skromnym nie. Nie opłacało się. Bardziej się opłaca wysadzić ten czołg. Ewentualnie drzewa. To na pewno się będzie opłacało. I co ciekawe, w ogóle wychodzi na to, że my nie musimy nawet wykupować terenu, żeby coś wysadzić. W sensie drzewo. Czy my ten teren mamy wykupiony? Nie. A drzewo ścięte. Także... Pytanie, czy możemy porąbać to drzewo, bo jeżeli tak, to ja bym proponował pójść tam z taką bombą, wysadzić to i po prostu coś pozbierać. Tych drzewek. Ewentualnie tu wysadzić. Ale to jeszcze będziemy kombinować i działać w tym kierunku. Kurczę, myślałem, że tu kukurydza rośnie. Będziemy działać, a póki co, moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia, jak zwykle, o tej samej porze. Ciao!